Radio Spektrum. Radio Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W dniach od 5 do 7 lipca Radio Spektrum, szturmując miasto, odwiedziło festiwal spowalniania czasu, który odbył się na Małym Rynku w Krakowie. Podczas festiwalu odbyły się liczne pokazy i degustacje win, piw, cydrów oraz kuchni całego świata. Radio Spektrum udało się porozmawiać z Marcinem Musiałem, podróżnikiem i pasjonatem winiarstwa. Dzień dobry, mam na imię Marcin Musiał. Jestem podróżnikiem, poznaję świat, opisuję to później w książkach i dzielę się tym, co przeżywam z innymi ludźmi. Dzisiaj mogliśmy usłyszeć o winach. Skąd pasja winiarstwa u pana? W zasadzie zaczęło się już dawno temu, bo od 2009 sam domowymi sposobami próbowałem tam robić własne wina, natomiast później podróżując poznawałem różnego rodzaju inne sposoby produkcji wina, no i tak się po prostu to u mie rozwinęło. Proszę zdradzić naszym słuchaczom, po czym poznać dobre wino? Powinniśmy na pewno zwrócić uwagę na etykietę. Na etykiecie na pewno powinny się znaleźć takie informacje jak szczep, z jakiego jest zrobione wino. Na pewno powinien być rocznik, winnica, w której wino zostało wyprodukowane. Również gdzie zostało zabutelkowane wino. Jeżeli widzimy, że wino zostało zabutelkowane w innym miejscu niż winnica, z której pochodzi, to znaczy, że to wino już może mieć troszeczkę gorszą jakość. Dlaczego? No, pytanie, w jakich warunkach było transportowane. Jeżeli po drodze pojawiło się na przykład w pojemniku, w którym było wino, było transportowane jakieś rozszczelnienie, wino się zdążyło napowietrzyć za mocno, albo wręcz przegrzać, jeśli było przewożone w jakiejś stalowej beczce od słońca, no to wówczas to już będzie wino skwaszone. Na pewno powinniśmy zwrócić uwagę również na to, czy to był kupasz, czy to było wino produkowane z jednego szczepu. Jeżeli był to kupasz, to z jakich szczepów konkretnie zostało wyprodukowane. Jeżeli mamy do czynienia z winem różowym, czyli tak zwanym winem jednej nocy, to powinniśmy zobaczyć, czy to wino było połączone po prostu z jakichś zlewek białego i czerwonego wina, czy też po prostu było to z konkretnego szczepu winogron, czerwonego wina, wyprodukowane na zasadzie takiej, że przez kilka godzin winogrona były zanurzone, a później wyjęte i tak powstało różowe wino. No co jeszcze? No jakby... Tych wskazówek, które trzeba znać, jest dużo. To są jakby takie podstawowe informacje, no, na które powinniśmy zwracać uwagę. Nie wiem, czy możemy mówić w Polsce o sztuce picia wina. Czy coś takiego właśnie w Polsce w ogóle istnieje? Czy to jest jakoś tak bardzo słabo rozwinięte? Na jakim to jest poziomie, jak pan ocenia? W zasadzie to jeszcze troszkę raczkujemy w tym temacie. Myślę, że mamy jeszcze daleko do Hiszpanii czy do Francji. Ale w Polsce dość mocno zaczęło się zmieniać wszystko. Dlaczego akurat u nas jest takie lekkie zacofanie, jeśli chodzi o picie wina? No cóż, po pierwsze okres PRL-u, kiedy to winnice bardzo podupadały. Dopiero od kilkunastu lat winnice zaczynają się bardzo powoli podnosić. Winiarze polscy niestety zmagają się z wieloma problemami. I tu nie chodzi o sprawy naturalne, tylko o sprawy polityczne, bo tutaj niestety winiarzom są non-stop rzucane kłody pod nogi w postaci chorych ustaw, akcyza, mnóstwo podatków, mnóstwo biurokracji niepotrzebnej. Sanepid się za bardzo wtrąca w to, w jaki sposób ma być produkowane wino. Tych problemów jest dużo. Natomiast w Polsce mamy coraz lepsze warunki do produkcji wina, między innymi dlatego, że to właśnie u nas się bardzo ociepla klimat, co jest bardzo dobre dla wina akurat. Jesteśmy w strefie umiarkowanej, czyli akurat te podstawowe warunki potrzebne dla uprawy winogron są spełnione. Tym bardziej, że na południe od Krakowa jest dużo takich miejsc, których gleba jest bardzo dobrej jakości, bo dobrej jakości winogrona rosną na tych glebach trudnych, czyli na skale, na łupku, na żwirze, a takie właśnie miejsca są niedaleko od Krakowa. Ulubione wino Marcina Musiała?
Czerwone wytrawne. Natomiast jeśli chodzi o to, jakie, no ja bardzo lubię Tempranillo, hiszpańskie wina Tempranillo. Bardzo lubię klasyka Cabernet Sauvignon, Grenache. To są szczepy moje ulubione. Ale lubię też bardzo wina reńskie, wina typu Riesling, czy właśnie wina pochodzące z regionu rzeki Nahe. Wszystkich zainteresowanych tematem win oraz kuchni całego świata organizatorzy festiwalu zapraszają już w przyszłym roku. Radio Spektrum. Radio Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.